Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gory Stroi, w którym będziemy tutaj prawdopodobnie mierzyć się z naszym nieprzyjacielem Loremasterem. Generalnie jak sytuacja będzie wyglądać, to zobaczymy. Ale myślę, że nie będzie tragedii. Dobra, tego też usunę tutaj, bo wieżyczka nic poza denerwowaniem nie przynosi korzystnego. To rakietą dostaje i żyje. Ajajaj. Właśnie. Roboty to są jakieś niepojęte naprawdę. No ale ty zginiesz kiedyś, czy o co chodzi? No ile razy ty masz dostawać? Boże święty. Dark Soulsowy FPS normalnie. Nie dołączę do ciebie, gościu. To przez przypadek. Dobra, gdybym przymierzył z tego. A no ta. Można się było spodziewać, że nagle winda poleci do góry. Dobra, ten już zginął, jest dobrze. Zostaje jeszcze ten drugi ziomutek. Dobra, też zginął. Dobra, teraz test to może jeszcze nie tutaj zapiszę, ale teraz to może zapiszę. Dobra. Aha. Więc to jest ten nasz kolega, tak? No nie wydaje mi się, żebym w niego trafił tak łatwo. Daj mi pierścień. O. O, właśnie padł. O, nasza koleżanka nas kusi, widzę. O, udało się jakimś cudem, bo się udało. Także jest okej. Okay. Dobra, teraz w sumie mogę iść... Nie, nie, najpierw to zapiszę, bo oczywiście jak się wyrąbię, to wiecie, jak to się skończy. Dobra, zabierzmy sobie to tutaj. Na tych nie będę zwracać uwagi, co się respią, po prostu zrobię tak. Gdzie to jest? To oni się będą respić prosto w ogień. No nie, jednak się nie respią. No dobra, to nieważne. Nie było tematu dla nas lepiej. Nie wiem, chcę wskoczyć po te apteczki, ale już dobra, niech będzie. Okej, czyli potrzebuję wszystkich sigilów.
co to robi. A, taką błyskawicę puszcza, no to tak jak tamten. Profet chyba, czy jak tam, orakul, przepraszam. Tak samo we mnie przecież rzucał tymi dziwnymi takimi błyskawicami. Aha, oni dopiero teraz wyszli stamtąd. Dobra, ja tam nie będę za bardzo się cackał z nimi. Ja chcę po prostu stąd wyjść. Wydaje się, że wyjdę tylko tym jednym wyjściem. Na amunicji. Dobra. Z lekkim opóźnieniem widzę, że się zrespili, ale to nawet dobrze. Dobra. Teraz. Teraz. Sobie stąd wyjdę. A okej. Okay. Nie, z wami nie będę walczył. Przecież tak to będę musiał wrócić, ale to na spokojnie, jeszcze nie teraz. W tym miejscu jestem tutaj. Tutaj na górę teraz. Bezpiecznie sobie stąd wyjdę. I będzie cacy. Dobra. Loremaster padł naszą ofiarą. Co się dalej stanie, zobaczymy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.